ma takiego ciekawego w sobie to duże nagromadzenie piachu pod kątem przyrodniczym? Otóż ono umożliwiło powstanie tutaj absolutnie wyjątkowych siedlisk wydmowych. Tutaj mamy do czynienia z wydmami śródlądowymi, które porastają murawy napiaskowe. I mamy do czynienia również z ciepłolubnymi murawami napiaskowymi. Te siedliska są niezwykle cenne, ponieważ występują tutaj specyficzne gatunki roślin, których w zasadzie trudno szukać w innych częściach Polski, chyba że na polskim wybrzeżu. I to jest, popatrzcie, takie wielkie zdumienie, przynajmniej dla mnie osobiście. Jak to jest możliwe, że tak daleko na głębokim śródlądziu, daleko od Morza Bałtyckiego, możemy spotkać gatunki typowe dla terenów wydmowych. Takimi roślinami, które tutaj występują, które są absolutnie unikatowe, które są w stanie utrzymać się w tak trudnym środowisku, są gatunki takie przykładowo jak szczotlicha siwa, czy na przykład strzemplica sina, które liczymy, że Państwu pokażemy. Te rośliny są w stanie tutaj żyć, bo wykształciły system przystosowań, które pozwalają im na przetrwanie w warunkach erozji eolicznej, czyli tej erozji wietrznej, która ciągle odsłania ich systemy korzeniowe. Te są niezwykle głębokie i poza tym jeszcze gromadzą w sobie część materiału ziemnego, więc taka roślina, nawet jak zostanie odsłonięta przez wiatr, to wtedy jest stabilizowana przez tą ziemię, która trzyma się w systemie korzeniowym. Jeśli przewróci się, ale potem przyjdzie na przykład deszcz, no to on pozwoli na ponowne ukorzenienie się tej rośliny. Ale często tak naprawdę będzie czekała do momentu, aż znowu wiatr zmieni kierunek, zacznie przewiewać piach i z powrotem ją przynajmniej częściowo zasypie. Więc spotkamy tutaj właśnie te wspomniane gatunki roślin. Ale spotkamy tutaj również specyficzną faunę, bo pustynia to miejsce, gdzie zinwentaryzowano blisko 70 gatunków owadów. W dużej mierze są to błąkówki, części z nich dzisiaj będziemy poszukiwali, ale można spotkać tutaj również pewne osobliwości faunistyczne, takie przykładowo jak mrówkolwy. Takie ciekawe bezkręgowce, których larwy są drapieżne i opracowały niezwykle chytrą taktykę łowienia swoich ofiar. Mamy nadzieję, że uda nam się Państwu zaprezentować, jak ta taktyka wygląda. Pustynia Błędowska to również miejsce, gdzie spotkamy nieliczne gatunki gadów. Tak naprawdę zinwentaryzowano tutaj zaledwie jeden gatunek, jest to jaszczurka zwinka, ale co ciekawe również, to występują tutaj całkiem licznie ptaki. Stwierdzono tutaj występowanie około 60 gatunków, w tym gatunki bardzo cenne, bo na przykład występuje tutaj całkiem spora populacja świergotka polnego, który to generalnie w skali kraju jest najrzadszym lęgowym gatunkiem świergotka. Ale spotkamy tutaj również takie ciekawe gatunki, na przykład jak skowronki, nie tylko polne, ale również tak zwane skowronki borowe, czyli lerki. Dzisiaj też będziemy starali się je Państwu pokazać, będziemy nasłuchiwali, czy gdzieś przypadkiem tutaj w okolicy może nie wokalizują. O, Jerzy mówi, że już słyszał, więc jest szansa, że już przyleciały. Mieliśmy wątpliwości, bo to jest taki czas teraz na granicy tak naprawdę, bo przykładowo świergotki polne przylatują właśnie do Polski końcem kwietnia. Lerki mniej więcej też w tym czasie, ale widać chyba, że wstrzeliliśmy się już właśnie w ten moment, kiedy już jakieś pierwsze ptaki się pojawiły. A czy pustynia jest miejscem występowania ssaków? Jest, pojawiają się tutaj pewne gatunki. Spotkamy tutaj przykładowo sarnę europejską, spotkamy tutaj jelenia szlachetnego, dzika euroazjatyckiego, spotkamy tutaj łosia, również zająca szaraka, a nawet łosia. Jeszcze kilka lat temu inwentaryzacja prowadzona w tym rejonie wykazała występowanie 5 osobników, które tutaj regularnie migrują. Natomiast z naszej wiedzy wynika, że generalnie ten gatunek tutaj w rejonie obecnie jest dosyć silnej, może nie wiem, czy możemy powiedzieć ekspansji, ale na pewno jego populacja się zwiększyła, stąd szansa na spotkania pewnie jest większa. W trakcie naszej wycieczki będziemy tutaj pokonywali dzisiaj nie tylko piaski pustyni, ale pójdziemy też do tego fragmentu właśnie lasu, który przecina pustynię błędowską, bo to jest bardzo ciekawy również ekosystem lasu łęgowego. Więc zobaczmy, ta pustynia tak naprawdę to jest takie miejsce, gdzie z jednej strony mamy ekosystem typowo pustynny, tak? Mamy murawy napiaskowe, mamy wydmy
śródlądowe, a jednocześnie ten ekosystem współwystępuje z żyzną buczyną, która jest tuż za Państwa plecami i współwystępuje z lasem łęgowym. A przecież las łęgowy jest odpowiednikiem naszej szerokości geograficznej lasów tropikalnych i to jest miejsce absolutnie wyjątkowe przyrodniczo, bo tam właśnie grupuje się ogromna liczba gatunków. Czyli z jednej strony mamy ekosystem pustynny ubogi, obfitujący w niewielką liczbę gatunków, ale bardzo specyficznych i cennych. Nigdzie indziej w skali kraju nie spotkamy takiego nagromadzenia tych gatunków. A potem z drugiej strony mamy, prawda, ekosystem zupełnie inny, bardzo, bardzo żyzny i ciekawy. Mamy tutaj takie nagromadzenie ekotonów, czyli tych obszarów przejściowych. My zaplanowaliśmy wycieczkę tak, żebyśmy jak najwięcej siedlisk odwiedzili. I możemy sobie, jeżeli nie zapomnimy, spróbujemy sobie podsumować, jakie siedliska na koniec dokładnie znaleźliśmy. Więc celem generalnie tej wycieczki będzie po drodze tutaj oczywiście obserwowanie przyrody. Szukamy jakichś roślin, zwierząt związanych przede wszystkim z tym ekosystemem pustynnym. Więc jak Państwo coś ciekawego sami zauważycie, to oczywiście dajcie sygnał. I w trakcie wycieczki myślę, że będziemy co jakiś czas pewnie jakąś krótką przerwę robili na właśnie jakieś ciekawe obserwacje, które mam nadzieję, że będą miały miejsce. To powiem jeszcze może tak w dwóch słowach, bo kiedy opowiadałem o programie renaturyzacji tego siedliska, mówiłem o tym, jaka była to skala. Mogą świadczyć o tym finanse, bo mniej więcej te dwa programy kosztowały blisko 20 milionów złotych, więc jest to całkiem pokaźna suma, którą mimo wszystko szczęśliwie udało się zebrać. Było to między innymi efektem starań gminy Klucze, która uznała, że miejsce to jest również cenne nie tylko przyrodniczo, ale również turystycznie. Bo przyznacie Państwo, że perspektywa odwiedzenia jedynej w Europie pustyni może działać zachęcająco. Stąd też tutaj w trakcie w ogóle tego programu renaturyzacji tego siedliska postawiono nacisk na stworzenie infrastruktury turystycznej, budowy wiat umożliwiających odpoczynek czy punktów widokowych, tam również takich wiat, które umożliwiają dodatkowo zorganizowanie jakiegoś ogniska, wypoczynku. No i również tutaj odtworzono istniejące kiedyś szlaki turystyczne, tak aby osoby po prostu, które tutaj przyjeżdżają, mogły komfortowo po Pustyni Błędowskiej się poruszać. Wyraźnie, prawda, odgraniczenie tego ekosystemu pustynnego od otaczającego terenu, tak? Widać, że ta pustynia wtedy faktycznie miała charakter pustynny. Stąd nie dziwne, że w tym czasie na przykład z tego czasu możemy znaleźć doniesienia o zjawisku fatamorgany w tym rejonie. Więc pustynia faktycznie wtedy była prawdziwą pustynią. A to są już, popatrzmy, lata 2000, konkretnie 2009 rok. Zobaczmy, ta pustynia praktycznie w tym czasie, praktycznie jej nie było, tak? Ona wyglądała tak samo w zasadzie jak otaczające ją tutaj lasy. No więc stąd właśnie była ta potrzeba odtworzenia tego jednak no, absolutnie unikatowego siedliska. Zmienia się w tym rejonie w ogóle reżim wodny. To wynika właśnie z działalności górniczej. W 2020 roku, jak wspomniałem, zaprzestała działalność kopalnia Olkusz Pomorzany i w 2022 roku zaprzestano odpompowywania sztolni, bo tutaj ta kopalnia borykała się z znacznym problemem wód gruntowych, które zalewały po prostu kopalniane korytarze. I zaprzestanie właśnie odpompowywania wody doprowadziło do tego, że przykładowo zaczęła mocno zanikać rzeka Biała Przemsza, bo w zasadzie wiele jej dopływów funkcjonowało dzięki temu, że właśnie były zasilane wodami kopalnianymi. Tak też między innymi wyschnęła rzeka Sztoła. Być może Państwo czytaliście, w zeszłym roku było wiele artykułów prasowych na ten temat. Piękna rzeka, która całkowicie zniknęła z powierzchni. My kilka lat temu mieliśmy szansę jeszcze ją zobaczyć. Widzieć. Już nie był duży stan wody, zresztą ta woda znikała, później się pojawiała. Tak. Gdzieś tam pod gruntem znikała. A obecnie całkowicie rzeki już w tej chwili już nie ma. Nie ma, więc tutaj jaka będzie perspektywa Białej Przemszy też zobaczymy. Okresowo ta rzeka
taka również zanika, a czasem potrafi tworzyć całkiem szerokie koryto. Zobaczymy, jaki będzie stan dzisiaj, kiedy dojdziemy do jej doliny. Drodzy Państwo, i to co widzimy, to jest tylko wycinek obszaru tej pierwotnej pustyni. Gdybyście Państwo chcieli taką pustynię zobaczyć, która już uległa sukcesji, są tam nasadzenia, to można się wybrać na tak zwaną pustynię staczynowską. Mhm. To jest tutaj zaraz za Olkuszem, zupełnie inny krajobraz. Może mniej ładny niż taka pustynia otwarta, ale też warto się wybrać, zobaczyć. Przejść po tamtejszych piaskach, zobaczyć, jak takie środowisko może wyglądać. Tamta pustynia jest w pełni dostępna turystycznie, więc w każdej chwili można tam udać się na taką kilkugodzinną również wycieczkę przyrodniczą.